Także widzisz, Platforma Obywatelska strat narobiła, a my musimy tu cierpić. No i dobrze. Dobrze, czyli proszę Państwa. Proszę Państwa, jest sprawa, która również no, od jakiegoś czasu nie schodzi z myśli Polaków, to znaczy tych, którzy korzystają z usług no, sklepowych w niedzielę i tych, którzy właśnie. Dziś jeszcze nam niedzielę zablokują, w niedzielę nie będziesz mógł do sklepu. Komisja w rynku pracy zajmie się dziś projektem ustawy dotyczącym, zajmuje się dziś dotyczącym handlu w niedzielę. No słuchaj. Wie, że jest przygotowany pakiet poprawy. Jedna z nich w naszym radiu obrotowym, to oni mówią. Ale okazuje się, że nie jest to za szczęśliwe rozwiązanie no, dla tych, którzy chcieliby tę niedzielę mieć wolną z rodziną, a wierzący przeznaczoną by właśnie dzień święty święcić. Mamy teraz połączenie. Wolna z rodziną to ludzie idą do supermarketu, mają kino. Handlowców, tak można powiedzieć. W skrócie, witam to on pieprzy. Szczęść Boże. Szczęść Boże, witam serdecznie. No właśnie, czy się tak da, dlaczego tak no, co do druga i czwarta, albo pierwsza i trzecia z ten problem, no nie wiem, skąd ten pomysł, no partia rządząca, jeszcze bardzo z trudnością podchodzi do tego. Ale to ja wiem, kto ma zablokować ten Paweł. Do tej pory nie było tak dobrych warunków. On swoim umyśle tylko nie blokuje, tak naprawdę mi się nie uda. Prowadzić wolne niedzielę. Jak ojciec wspomniał, dlaczego pierwsza i trzecia, dlaczego nie druga i czwarta, bo mamy ich pięć niedziel w tym roku. Może powiem też, że ktoś powie, no może biura poselskie otwórzmy niektórym w niedzielę, co oni na... Tak, no może by tak należało. Dzisiaj właśnie chcę to zgłosić, aby posłowie zobaczyli, jak to się pracuje, bo chcieliby przyjechać. Tam no, najlepiej z rana masz teraz spróbuj, pracować, rodzinka w domu. Się. Teraz spróbuj. No i ta niedziela, ty się patrzysz nie na to, co trzeba. W jaki sposób spędzamy ją z, uroczyście. No i ten tak, anioł, taki jakaś baba z rządu. Ten obiad przygotowuje wspólnie. Pewnie z PiSu, z kościółka. Ona przecina swoim postępowaniem. Plagę. Przeżyli, to by plagę. Inaczej podchodzili. Może ktoś inny, to nie wiadomo, co oni teraz myślą. A nie druga i trzecia. Także proszę Państwa, radio Koncita nasze jest latające, przesuwające się, poruszające się i obrotowe, nieprzewidywalne. To dla nas, dla katolików, każda niedziela święta. Nie ma powiedziane pamiętaj, abyś co drugą niedzielę święcił, prawda? No, będzie to bardzo no, egzotycznie wyglądało, powiem, jakby ta ustawa weszła w życie. No, ale piłka jest cały czas w grze. Wiem, że wielu posłów z PiSu jest za czterema niedzielami. No, dzisiaj będzie ta ustawa procedowana w podkomisji, a więc ten punkt też będzie ustalony. Myśmy mieli i mamy w projekcie cztery niedziele. Tak jak wspomniałem, mamy dobry klimat ku temu, bo jest bardzo niskie bezrobocie, brakuje pracowników w tej chwili w handlu. To również słuchacze na co dzień mogą zaobserwować, idąc do jakiegokolwiek sklepu. No i druga rzecz jest taka, że nie bójmy się, że obroty spadną nam, czy nawet, nie wiem, tutaj osoby, które popierają Prawo i Sprawiedliwość, obrażą się na tą partię za to, że nie będą mogli kupować się w niedzielę. Myślę, że nie, że elektorat, który podpisywał się pod naszą ustawą, to jest w większości elektorat PiSu i no, ci ludzie akurat rozumieją i wiedzą, co to jest niedziela. Niedziela, ale w niedzielę to katolicy, przecież cały dzień w kościele się nie będzie siedziało, a poza tym niektórzy to wcale do kościoła nie chodzą, no to więc po co to zmuszać kogoś na hama, zdradzać takie niedelikatne akcenty, swoją głupotę zdradzać, przecież ludzie się będą śmiać. To ludzie, którzy w ogóle w Boga nie wierzą, czyli są tak zwani ateiści, którzy nie mają zamiaru pójść do żadnego kościoła, ale natomiast w supermarkecie, jeżeli jest kino, to może by chętnie obejrzeli film na temat kościoła. Byłem no, niesamowicie zaskoczony,
po 20 tysięcy w pewnym momencie, to uchwyciłem nawet na zdjęciach, mam to, 20 tysięcy w pewnym momencie było głosów za całkowitym, 5 tysięcy tam klikających było za częściowym, to i 2000 za przeciwnych. A więc nie jest prawdą, że społeczeństwo jest przeciwne, że no, nie rozumiemy tego tematu. Ja myślę, że niedziela to jest nasza wartość, wartość chrześcijańska, narodowa i my to cały czas mówimy, że należy ją chronić ustawowo, bo kto jak kto, ale właśnie w katolickiej Polsce my sami powinniśmy o to zadbać. I mam nadzieję, że te słowa dotrą. Dzisiaj też będziemy na komisji. Wiecie, to jest taka plecuga, bo to jest niby tacy normalni ludzie, ale to oni nie mają w sobie mądrości. Kolejna naprawa całe Polski. Życie opieprzali się pracy, w sensie, że jeden drugiego obgadywał. Liberalne wprowadzały takie, a nie inne zasady. Było wsparcie poprzednich rządów, te korporacje otrzymały, wykorzystywały pracowników, nie płaciły podatków, nie płaciły wyprowadzają podatków. Środki w majestacie prawa z Polski. I to się wszystko dzieje naszym kosztem. No, ta praca od niedzieli do niedzieli to jest nic innego jak w tej chwili no, unormowanie tych warunków pracy, a więc dochodzenie do tych standardów europejskich. A dużo nam jeszcze brakuje. Pracownicy handlu oczekują tych czterech niedziel. Ja wczoraj miałem okazję przejść sobie po dwóch dużych galeriach w Warszawie i pytałem panie, czy chcą wolnej niedzieli, czy nie boją się zwolnień. Nie napotkałem ani jednej osoby, która by mi była powiedziała, że nie, że obawia się i tak dalej. Argumenty ci ludzie mają niesamowite, bo oni no, są no, największymi ekspertami w tej dziedzinie. Oni wiedzą, kiedy te obroty są. A więc mówią mi, wie pan, w niedzielę oglądający konkretny klient przychodzi w piątek, sobotę, a przed świętami, tymi 13 wolnymi, przychodzi klient, który kupuje. Nigdy nic nie będzie dobrze, jak się przestawi na drugi biegun. Musi być trochę tego, trochę tego. Nie może być tak, że przestawić na drugi biegun. A jak się nie uda, i ha, bo będzie zawsze źle. I rząd, parlament nam wprowadzi dwie niedziele, będziemy. Ludzie idą do sklepu, bo nie mają co jeść, tam przecież cały dzień w kolejce nie stoi. Jedna czwarta dnia poświęci na zakupy i potem jak będzie się chciała, to się będzie modliła, ale ona wcale się nie będzie chciała modlić, a oni chcą ją zmusić do modlenia, zmusić. I to nie wolno. Tego? Oglądać, przeglądać i tak dalej. Ty będziesz konkret zamknięcie, to będziemy szukać, no, przez te małe sklepy, no to myślę, to otwarte, jeżeli będzie właściciel. Tam te pogotowia takie handlowe, że ten przykładowo ten chleb, który nie zdążyłem kupić, bo coś tam, czyli nie wiem, co cukier, no to będzie gdzieś okazja, to nie jest tak, że będzie wszystko jak w czasie okupacji, prawda, zamknięte. Natomiast no tutaj w tym sklepie wielką czynią ten taki, no ten dyktat, prawda, że ten pracownik. Tak, bo pracownik musi, a pracodawca, jak mu się będzie opłacało, to tworzy, a jak a ta lista mówi raz, że była w niedzielę, to wchodzi tym okiem. On tu leżał pod wódką, też mój wódz spadł do siłki. Tam pod blokiem leżał ze śliwką, no ktoś mu śliwkę podbił, no a jak jest pijany, to zaczepia ludzi po prostu. I tacy są, wiesz, pracownicy byli, kierownicy byli szanowani z rani. Tam oni szanowani byli. Nikt nie lubił ludzi dwulicowych, bo jak ktoś kręci, to kto lubi do tej pory tego polskiego sekretarza były minimalne, żeby zwyciężyć z tym kapitałem. I to też ta ustawa między innymi ma na celu, żeby wesprzeć polski kapitał. I nie bójmy się tego, no, cały czas naprawia PiS Polskę i myślę, niech też w tym temacie będzie też zdecydowany, prawda? Przepraszam, bo nie dosłyszałem. Mówię, że w tym temacie niech będzie panie przewodniczący zdecydowany, jednoznaczny w naprawianiu także i tych zaległości postkomunistyczno-liberalnych. Tak, no w tej chwili pracownicy mi mówią, ta wolna niedziela
wolne niedziele dla pracodawców byłoby zbawienie. A dlaczego? Bo jest taki niedobór pracowników, że zorganizować właśnie ciągłość pracy jest bardzo trudno w tej chwili. I dzięki temu no, od poniedziałku do piątku będzie lepiej to można zrobić, jak będą niedziele zamknięte. Obroty na pewno nie spadną, bo to pokazują, pokazuje to 13 świąt, które mamy wolne. Nikt z tego tytułu nie umarł. I naprawdę nie ma się czego obawiać. No, ja tutaj proszę słuchaczy o cały czas o wsparcie w tej chwili, no, modlitewne, bo to też może pomóc, może w końcu... Modlitewne, tak, różanie z Tygrybiasz. Nic na siłę, nic na chama. Ludzie tak, wiedzą, że chodzą do kościoła, są zmuszeni chodzić do kościoła. Dzieci na przykład udają, że się modlą. Bo rodzice każą, a dziecko patrzy, kiedy ten zegarek i chce uciekać. No to nic na siłę. Dlaczego? Dlatego, że lipa. To jest jakaś lipa. No i oni się dowiedzieli o tym już. To jest jakaś lipa. Bardzo, bardzo merytorycznie i pokojowo. Pan przewodniczący Solidarności Handlowców Alfred Bujara był naszym gościem. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję, z Panem Bogiem. Z Panem Bogiem pozdrawiam serdecznie i do usłyszenia. Kiedy na Darzynę, tam gdzie 112 jedzie, na Darzynę, i wozi obie. Edycja aktualności dnia. W internecie możemy znaleźć na dobrych stronach taką tak zwaną deklarację paryską, głos osobistości intelektualistów z Europy, zaniepokojonych ścieżką, którą podąża dziś nasz kontynent. To głos rozsądku, przywracający do życia podstawowe pojęcia, wywrócone do góry nogami przez tyranię lewicowej ideologii. Tutaj tę deklarację podpisują co rusz właśnie profesorowie, intelektualiści, politycy z całej Europy. Można powiedzieć zachodniej, ale i nie tylko. I o tym niejednokrotnie mówił, przestrzegał pan profesor Marek Czachorowski, etyk, którego dzisiaj bardzo serdecznie witamy, panie profesorze, na naszej antenie wyjątkowo. Szczęść Boże. A z drugiej strony taka informacja, która też dzisiaj no, w serwisach tutaj przynajmniej u nas dociera. Pierwsza para, no, czytam to, z homoseksualistów adoptowała w Niemczech dziecko. Stało się to możliwe, gdyż adoptowane w życie przepisy zrównujące prawa par dewiantów seksualnych i małżeństw. Dewiantów, oni to nazywają dewiantów. Hetero, czyli tych normalnych, prawda? A jak Matka Boska była do końca życia dziewicą, to to nie jest dewiantstwo. Schodzą bardzo, bardzo na lewo. Można że ludzie w ogóle nie chcą żadnego Boga wierzyć. No jak to? Boga zamienili w Maryję. Że jakaś dewiantka, że jakaś bez seksu, nie miała seksu, to jak to dziecko jakoś poukładali w myśleniu. Którą drogą? Cieszę się z zaproszenia. Może to tutaj ostatnie uwagi ojczyzny, to dyskretnie przeczytę, ale to byłem pod ręką, przeczytałem ten bardzo długi. Zapoznałem się także z tym, co stało się w Niemczech. To jest właśnie kolejny znak, że Europa stacza się w jakąś przepaść, już nie ma jakiegoś dna, od którego się tu odbić. I przed tak
upadkiem Europy, zniszczeniem Europy ostrzegają intelektualni. Pisali się pod tym dokumentem, szczególnie zatytułowanym Upad, jaką wierzymy. Może kilka uwag tempo. Dałem ten kask już na głowę. Żeby na tym pomyśleć. Może ci się przyda. Długi tekst. Żygnij. Właśnie, że idą się patrzą, są ludzie, to połączenie z ziemią lubelską jest bardzo trudne. Ciekawe, dlaczego to się tak dzieje. Panie profesorze, może gdzieś bliżej, jakby się dało okna podczas otwarte. Ale ciągle właśnie tam gdzie są problemy. Przepraszam, to będą tylko wstępne uwagi. No niestety, jak na złość, chyba nam diabeł tu przeszkadza. Oni puszczają to, co jest, to po prostu w radiu, telewizji, przewoje, bo na nie umieją zaśpiewać. Proszę bardzo, może rzeczywiście powielają tylko. No, wcale nie ma dużo błota, on stoi na tym, na twardym. A tam jest błota. To tylko tak widać. Także widzicie Państwo, ile prawdy.